W ramach kampanii zdrowotnej w Szkole Podstawowej nr 8 w Rudzie Śląskiej Wirku odbył się specjalny program edukacji zdrowotnej dla dzieci pod nazwą Ciuchcia Zdrowia. W dniach od 13 do 17 marca obchodzimy w naszej szkole Tydzień Promocji Zdrowia. Ten tydzień stał się już taką, można powiedzieć, tradycją naszej szkoły, dlatego że pierwszy taki tydzień organizujemy w marcu, w październiku, a później w marcu. Podczas każdego tygodnia staramy się skupiać na innych wartościach szeroko pojętej kultury fizycznej. No i podczas tego tygodnia zdrowia przede wszystkim skupiamy się na przypomnieniu dzieciom zasad zdrowego odżywiania. Dzisiaj mamy ciuchcie zdrowia, czyli 8 stanowisk, na których dzieci uczą się poprzez zabawę, doświadczenie, uczą się o tym, jak oddychamy, jak komuś zaufać bądź nie, jak ćwiczymy. I wydaje mi się, że poprzez właśnie takie akcje dzieci utrwalają te nawyki i mają pozytywną postawę względem kultury fizycznej. Ciuchcia Zdrowia jest to taki innowacyjny program edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Aby wyjść naprzeciw problemom chorób cywilizacyjnych, po prostu mówimy dzieciom o podstawowych zasadach zdrowia. Aby uświadamiać już ich, kiedy są małe, aby nabrały dobrych nawyków właśnie w stylu życia, które pomogą im w zachowaniu po prostu zdrowia w dobrej kondycji. Ciuchcia Zdrowia od kilku lat działa już na terenie całej Polski i Fundacja Krzepki Maluch prowadzi te akcje właśnie w szkołach, przy różnych piknikach, festynach. Ciuchcia Zdrowia między innymi koncentruje się na tym, że dzieciaki dostają taki właśnie oto paszport, w którym są podstawowe zasady zdrowia, które mają wpływ na kształtowanie właśnie naszego samopoczucia i stylu życia. I na koniec oczywiście dzieci otrzymują certyfikat ukończenia właśnie takiego kursu. Cała impreza, czyli ten tydzień promocji zdrowia, dofinansowany jest przede wszystkim przez Urząd Miasta. Oprócz tego fundusze zdobywamy, organizując kiermasze owocowe w ramach promocji zdrowia i wtedy rodzice, dzieci przygotowują różnego typu szaszłyki owocowe, koktajle, soki. Te soki następnie są sprzedawane, kupują je sobie dzieci, najczęściej jest to taka symboliczna złotówka i w ten sposób zasilana jest kasa tej naszej szkolnej imprezy.